Hej, tu Karolina. Dzisiaj mam dla Was film, który zapowiadałam od bardzo dawna, a będzie on poświęcony temu, jak świadomie kupować ubrania i zacząć swoją przygodę z modą etyczną. Nie wiem, czy wiecie, ale ja swoją przygodę z blogowaniem zaczęłam właśnie od tego, że chciałam zostać blogerką modową i bardzo lubiłam zakupy, ubrania. Zresztą opowiadałam o tym w podcaście o mojej przygodzie z działalnością internetową, czyli w moim jubileuszowym odcinku na 5-lecie działalności na YouTubie. Także tam możecie sobie posłuchać o tym, jak stwierdziłam, że jednak nie chcę być blogerką modową. W każdym razie dzisiaj mam dla Was film, który będzie krótki i na temat, bo będzie to 5 moich prostych sposobów na to, żeby zbliżyć się do tej etycznej mody i do tej mody w stylu slow. I też self-promo na początek, zachęcam Was bardzo do wysłuchania odcinka z Joasią Glogazą, Style Digger zawczasu, gdzie mówimy między innymi właśnie o modzie etycznej i o mniej konsumpcyjnym podejściu do kupowania ubrań. Przejdźmy zatem do pierwszej porady, czyli lumpeksy. Ja ostatnio ubrań nie kupuję prawie wcale, ale w liceum znaczna większość moich nowych ciuchów była właśnie z lumpeksów, ciucholandów, czy też second handów. Nie zrażajcie się, próbujcie, chodźcie do różnych second handów. Nie ma jednego super second handu, nie ma jednego beznadziejnego second handu. Pamiętajcie, że ten asortyment się co tydzień zazwyczaj zmienia i tak naprawdę nigdy nie wiemy, czy trafimy na coś fajnego, ale nie warto się zrażać, bo czasami nie kupimy nic, a innym razem kupimy po 7 rzeczy. W jednym z moich daily vlogów sprzed chyba kilku tygodni właśnie pokazywałam Wam haul zakupowy z lumpeksu dosłownie koło mojego domu, gdzie z moim bratem kupiliśmy chyba 8 rzeczy, a ja nie byłam przedtem przez miesiące w lumpeksach. Także teraz mogę spokojnie powiedzieć, że nie wiem, 1/3 mojej szafy to są rzeczy z lumpeksu i nie ma w tym nic niehigienicznego, wręcz uważam, że jest to wspaniałe. Numer 2 to będzie cudza szafa. Dałam taki ogólny tytuł temu podpunktowi, ponieważ w moim przypadku cudza szafa oznacza szafę mojej babci, mojej drugiej babci lub mojej mamy. Są to szafy, które dla mnie stały się skarbnicami perełek i specjalnie dzisiaj założyłam właśnie tę bluzkę, której jeszcze nie miałam publicznie na sobie nigdy, ale jest to bluzka chyba mojej mamy sprzed 1000 lat, naprawdę. I teraz mogę spokojnie powiedzieć, kolejna 1/3 mojej szafy to są ubrania właśnie od moich babci albo od mojej mamy. Ale jeżeli Wasza mama czy Wasze babcie, nie wiem, powyrzucały ubrania, czy nie mają nic, co do Was pasuje, co Wam się podoba, pamiętajcie, że ten podpunkt nazywa się cudza szafa, bo możecie tak samo wymieniać się z przyjaciółkami, możecie chodzić na różne swapy. W bardzo wielu miastach są tak zwane style swapy, czy też wymiany ubrań, gdzie dziewczyny przynoszą i chłopaki przynoszą swoje ubrania i wymieniają się, dzięki temu mają nowe ciuchy, nie muszą kupować ich w sklepie. Dziwne szelesty w tle, to mój pies, który tutaj siedzi i poluje na muchy. Hashtag vegan. Kolejna podpowiedź jest czymś może trochę nieoczywistym, bo wiąże się z tym, że tych ubrań mamy mniej, a mianowicie chodzi mi o regularne oczyszczanie szafy. Wbrew pozorom, bardzo często mamy tak dużo rzeczy, że właśnie nie mamy się w co ubrać, ponieważ większość rzeczy nie nosimy, nie lubimy ich lub źle w nich wyglądamy. Ja najlepiej radzę sobie w świecie stylizowania samej siebie, właśnie kiedy tych ubrań mam mniej. Pomyślcie sobie na przykład, kiedy wyjeżdżacie na wakacje i macie spakowaną walizkę, dosłownie z minimalną ilością ciuchów na kilka dni, wszystko jest oczywiście przemyślane. Wtedy uwielbiacie się szykować rano, bo macie już gotowe stroje, macie tylko te rzeczy, które na pewno się sprawdzą na danym wyjeździe i w takiej formie uważam, że nasza szafa też... W takiej formie uważam, że też nasza szafa funkcjonuje najlepiej. Ja staram się oczyszczać moją szafę sezonowo i tak jak ostatnio zorganizowałam wyprzedaż szafy i spotkanie z Wami, co było dla mnie cudownym wydarzeniem, tak możecie właśnie zanieść swoje rzeczy do takiego style swapu, do takiej wymiany ubrań, albo oddać je potrzebującym, czy będą to domy dziecka, czy jakieś fundacje. Każdy sposób jest dobry. Kolejną kwestię postanowiłam nazwać rozsądek. Rozsądek i umiar.
Często tak jest, że kiedy zaczynamy interesować się czymś zupełnie nowym, jak na przykład etyczna moda, postanawiamy zerwać z konsumpcjonizmem i popadamy w kompletną skrajność, a też nie o to chodzi. Po pierwsze, ja na przykład nie kupuję futer ani skóry, ale czy to oznacza, że wyrzucę wszystkie skórzane torby i buty? Nie, dlatego że jeżeli je wyrzucę, to potem na ich miejsce kupię nowe, czyli znowu będę wspierać tę konsumpcyjną machinę, a przecież nie o to mi chodzi. Skoro już te buty kupiłam, to mogę je nosić, mogę mieć je na kolejne kilka lat i po prostu je wykorzystać. Taką samą zasadą kieruję się w przypadku rzeczy z drugiej ręki. Jeżeli znajdę fajną skórzaną torbę w lumpeksie, też ją kupię. Ona już została wyprodukowana, ktoś już ją kupił, ktoś już ją nosił. Może trafić na śmietnik albo zyskać drugie życie w mojej szafie i dzięki temu ja nie będę kupowała sobie kolejnego zbędnego produktu. Pamiętajcie, że nic nie stanie się ani Wam, ani nikomu, jeżeli pójdziecie do sieciówki i kupicie sobie nową bieliznę albo zimowe buty. Umówmy się, nie wszystko znajdziemy w lumpie albo w szafie babci i pewnych rzeczy nie da się przeskoczyć, też nasz budżet często jest ograniczony i ja do tej pory kupuję swoją bieliznę w zwykłym sklepie. I tak samo, osobiście nie jestem fanką kupowania butów z drugiej nogi. Dobre. Więc też zawsze kupuję nowe buty i raczej rzadko są to etyczne marki, ponieważ, umówmy się, nie są to najłatwiej dostępne rzeczy. Ale to idealnie przynosi nas do ostatniego podpunktu, czyli właśnie etyczne marki. Pierwszy kontrargument, który się tutaj nasuwa, to pieniądze. No, etyczne marki są drogie, wegańskie buty są drogie i tak i nie. Ja patrzę na to w ten sposób. Jeżeli kupuję jedną porządną, etyczną rzecz, jest to dla mnie inwestycja na lata. Po pierwsze, jest ona droższa, przez co samo to wydarzenie jest dla mnie bardziej szczególne. Kupuję te rzeczy rzadziej i kiedy już je sobie sprawię, bardzo je doceniam, a przez to też bardziej o nie dbam. I zamiast kupować sobie nowych butów co sezon, mam świetnej jakości sandałki na najbliższe 5 albo i 10 lat. Uwierzcie mi, ja mam w swojej szafie rzeczy, które mam naprawdę od gimnazjum i wszystkie są, te które oczywiście jeszcze donoszę, są w dobrym stanie i nie ma żadnego powodu, żeby kupować nowe lub żeby je wyrzucać. Jeżeli chodzi o to, jak znaleźć etyczne marki, to ja nadal ich szukam, nadal odkrywam nowe firmy. Uważam, że świetną sprawą jest, Krokusiu, ciszej, chodź proszę. Świetną sprawą jest kupowanie od polskich projektantów, dzięki temu wspieramy nasz lokalny przemysł i też zachęcamy firmy do produkowania rzeczy bardziej etycznie. Jeżeli chodzi też o tę wysoką cenę, dobrym argumentem moim zdaniem jest to, że pomyślcie sobie, dlaczego warto jest kupić te droższe rzeczy, bo osoby, które stoją za daną marką, osoby, które produkują te ubrania, które szyją te ubrania, dostają odpowiednie wynagrodzenie za to, więc moim zdaniem naprawdę warto jest zapłacić stówkę za t-shirt, aniżeli zapłacić za niego 15 zł, biorąc pod uwagę, w jakich warunkach został wyprodukowany. Także ja planuję zrobić film o moich ulubionych etycznych markach, ale jeszcze nie teraz. Wiem, że wiele z Was na to liczy, ale nie znam ich na tyle dużo i nie przetestowałam ich na tyle wiele, także napiszcie mi w komentarzu, jeżeli macie jakieś swoje ulubione, etyczne, lokalne lub nielokalne marki, marki, które produkują dobrej jakości, na przykład buty na zimę, które są wegańskie, albo kurtki na zimę, które nie są z puchem zwierzęcym. Będzie to bardzo, bardzo, bardzo mile widziane i bardzo pomocne dla mnie i myślę też dla wielu z Was, bo zbliża się zima i chcielibyśmy zainwestować w ciepłe rzeczy, a boimy się, że takie sztuczne materiały nie dadzą nam tego komfortu. Także bardzo będę wdzięczna, jeżeli coś takiego zostawicie. I na sam koniec tylko dodam, że jeżeli nie czujecie tematu etycznej mody, to po pierwsze polecam podcast z Joasią, po drugie do mnie też to przyszło z czasem i polecam Wam obejrzenie filmu dokumentalnego The True Cost. Jest to film, który opowiada o strasznym wypadku z 2013 roku, gdzie w Bangladeszu zawalił się budynek, w którym znajdowało się szwalnie. Zginęło kilka tysięcy osób, mimo że pracownicy informowali o tym, że są rysy na ścianach i było zagrożenie zawalenia budynku. To wywołało ogromną burzę w świecie mody i zaczęło się więcej mówić o etycznej modzie, o warunkach, w jakich powstają
ubrania. Ten film sprawił, że ja już nigdy nie spojrzałam w ten sam sposób na przemysł modowy. Generalnie planuję jeszcze podcast tylko poświęcony etycznej modzie, gdzie dam Wam wszystkie moje powody, dla których ja chcę kupować w ten, a nie inny sposób, bo to jest taka mini pigułka, ale dzisiaj mam dla Was po prostu sposoby, jak tę etyczną modę w życie wprowadzić. To było na tyle, moi drodzy. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie dzisiejszego filmu i do zobaczenia już niedługo w kolejnym filmie na moim kanale. Pa, pa!